80. Zamek Królewski na Wawelu przygotowywał jakiś konkurs dla licealistów, w których brałem udział. I wówczas po raz pierwszy miałem możliwość wejścia do budynku administracyjnego, do tak zwanej piątki. Byłem zaskoczony, że we wnętrzu na Wawelu znajduje się bardzo nowoczesne, funkcjonalne wnętrze. Rzeczywiście prawdziwa sala konferencyjna. Poznając Zamek Królewski na Wawelu, co i rusz, dostrzegałem wyjątkowe meble zaprojektowane przez profesora Mariana Zygmunda. Mieliśmy do czynienia z wyjątkową i chyba zapomnianą do dnia dzisiejszego kreacją wzornictwa przemysłowego. Czyli mieliśmy do czynienia z designem na Wawelu. Kiedy w 1962 roku dyrekcja Zamku Królewskiego na Wawelu zdecydowała się powierzyć Marianowi Zygmuntowi wykonanie projektów urządzenia muzealnych wnętrz użytkowych, był on już dojrzałym, doświadczonym artystą, projektantem. Wybór znanego profesora krakowskiej ASP nie budził wątpliwości. Tym bardziej, że miał już na swoim koncie zleconą przez ówczesną władzę znaczącą realizację reprezentacyjnych wnętrz administracyjnych kombinatu. W sali konferencyjno-wykładowej z widokiem na dziedziniec wawelski znajdowało się 60 miejsc siedzących. To tu słuchacze mogli zająć wygodne, kubiczne fotele, których zaplecki i siedziska pokryte były grubotkaną niebieską tkaniną. Prostej, ale z pozoru masywnej formie mebla, lekkości dodawało zawieszenie siedziska na jesionowym, listwowym stelażu, a funkcjonalności opuszczony do boku pulpit, służący do notowania. Drugim z wawelskich sygnowanych autorskich projektów Zygmunta była biblioteka. Przeznaczone do wawelskiej czytelni fotele, a właściwie krzesła z poręczami, były wariantem projektu, jaki Zygmunt zaprezentował w 1958 roku na Ogólnopolskim Salonie Architektury Wnętrz w Krakowie. Zestaw pochodzi z biblioteki, z czytelni. I sam stolik, proszę zwrócić uwagę, jest dość wąski, żeby można było przechodzić pomiędzy nimi. Z boku ma otwartą półkę, na której można było kłaść książki. Natomiast blat wyłożony jest materiałem, który uniemożliwia zsuwanie się książką. I oczywiście jest troszeczkę pod kątem, żeby można było łatwo czytać. Masyw jesionowy z pięknie wymodelowaną w partii zaplecka i podłokietników powierzchnią współgrał z prostą, lekką konstrukcją. Do tapicerowania płaskiej poduszki użyto grubo tkanej, prążkowanej tkaniny w tonacji szarości. W czytelni biblioteki, która została zaprojektowana w 1962 roku, właściwie niewiele się zmieniło. Poza tym stołem, tutaj były pierwotnie stoliki i krzesła. Zmieniła się ta ściana, były tamte regały, ale tutaj nie było półek. Taką półkę na duże formaty, ale bez tego środka, bez góry. Oświetlenie ograniczało się do 14 prostych lamp, wykonanych z blachy aluminiowej, proszkowanej na biało i niewielkich reflektorów na wysięgnikach umieszczonych na szczytach regałów z książkami. Natomiast po tej stronie, z pięknym widokiem na kaplicę zygmuntowską, znajdowały się fotele i niskie stoliki. Uzupełnieniem i zamknięciem przestrzeni biblioteki były dwa stoliki wraz z niskimi fotelami.
wykonanymi również z jesionu, przeznaczone jako miejsce do lektury czasopism. Użycie przez Zygmunta prostych, lekkich form w tej stosunkowo niewielkiej wawelskiej bibliotece posłużyło dodaniu powietrza. W korytarzu przed pomieszczeniami biblioteki przy oknie zaaranżowana została przez niego poczekalnia, gdzie bezpośrednio w ścianie zamontowano ławkę z tapicerowanymi siedziskami. Towarzyszył jej prosty, niski stolik z ażurową półką. Bezpośrednio przy bibliotece znajdował się pokój bibliografa i kustosza biblioteki. Ściany zabudowywały regały z otwartymi półkami. To ostatnie pomieszczenie wyposażone było w biurko z krzesłami oraz dwa regały na trwale przytwierdzone do ściany. Zbudowano je z prostopadłościennych szafek i ażurowych półek tworzących niesymetryczne sekwencje, a ich stelaż wykonany był ze stalowych, malowanych na czarno kątowników. Tutaj również Zygmunt użył swojego ulubionego forniru jesionowego. Projekty mebli na Wawelu Zygmunt wykonał także później. W 1967 roku wypełniły one wnętrza reprezentacyjne Urzędu Rady Ministrów, które mieściły się w jednym z budynków na zamku. Znajdowały się tam pokoje gościnne, apartamenty, garderoby, hol, salon, kuluary oraz jadalnie. Jadalnia zaopatrzona została w długi stół na 24 osoby oraz wyścielane krzesła z wysokim oparciem pleców. Na oparciu zaprojektowano funkcjonalny uchwyt służący do odsuwania stosunkowo ciężkich krzeseł. Umeblowanie jadalni dopełniał prosty w swojej formie nowoczesny bufet. Pozostałymi elementami wyposażenia były obrazy i bibeloty z magazynów Zamku Królewskiego na Wawelu. I właściwie dobrze by było, gdybyśmy przynajmniej to pomieszczenie, a mam nadzieję, że także pomieszczenia przy bibliotece, kiedyś odtworzyli, czy jak to pierwotnie funkcjonowało. Taka rzecz prosta do zrobienia. Projekty stworzone dla Wawelu stanowią i twórczości Zygmunta wyjątek. I chociaż pomieszczenia zaprojektowane przez artystę nie przetrwały w swojej pierwotnej aranżacji, ulegając z czasem licznym modyfikacjom, sporo elementów ich wyposażenia służy po dziś dzień, dając świadectwo ponadczasowości tego designu. Nowoczesność, elegancja, prostota –
geometryczna forma, czytelność konstrukcji, szlachetność materiału, wrażliwość na funkcję. Według mnie monografia artysty im mniej zawiera tekstu, a więcej ilustracji, tym jest lepsza. W pamięci pozostają przede wszystkim obrazy. Przecież to właśnie one ukazują osobowość twórcy, a nie tekst. Marian Zygmunt.